Witam, ja jestem Vlocz, to jest kolejny odcinek Valkyrie Chronicles i ja co czekać jedziemy. W międzyczasie przypominam lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu i zobaczymy ile nam zajmie dzisiejsza bitwa. What do you mean we're deploying? Alicia's been shot, remember? An Imperial raiding party is approaching via a long path around Eastern Nagyar. If they manage to hit us in the flank in the shape we're in now, things will get ugly. It wouldn't kill the other side to show a bit of consideration. The Nagyar battle hurt the militia just as badly as the rest of the Galleon army. It pains me to send you back out there now, but I need you to stop that raid. Okej, czyli przypominam, że robimy te dodatkowe misje teraz, trzy. Tak, trzy. Najpierw zrobimy jakby kontynuację poprzedniego, czyli obronę uchodźców. Obóz dla uchodźców. May I ask how Alicia's condition is? We haven't seen her since she was hurt. Sergeant Melchiot is still unconscious. Still no signs of waking up. You'll have to make do without her this time around. To chyba jest... Lieutenant Gunther, are you listening? Oh, yes. Tak, to chyba jest już po tej bitwie. Jak ona się Walkirią już okazała i tak dalej. Times like this are when the squad needs you most. Yes, Captain. Potem zagramy historię Varrod i na końcu zagramy historię tego, jak Faldio dowiedział się o tym, że ona jest Valkyria, w sensie rozszerzenie tego, jak się domyślał. Hey, boss, what's the plan? Right, okay. Everybody, get yourselves ready. Welkin's taking this pretty hard, isn't he? I just hope he doesn't let that gloom slow him down in the field. All right, let's go do this. No i teraz będą problemy. No to trzeba bronić obóz dla uchodźców. Dajesz, Varrod, daj jeszcze informacje. Na zachód od Brule, okej. Streszczenie. Okej. Trzeba wytrzymać... Zaraz, jeszcze raz obiektywa ja proszę, bo nie zobaczyłem dobrze. Okej, trzeba pokonać wroga albo 8 tur wytrzymać. Dobra. Mamy Welkina, Rosie i Largo. Zaha jest zajęty innym frontem, więc go nie będziemy mieli. Weźmiemy w takim razie Marinę. Przydałby się w sumie jakiś zwiadowca niby, ale... Karla bym tu rzucił. Czoło ktoś musi ogarniać. I Largo zaopatrywać. No to próbujemy. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, tak? Spoko, Varrod, damy radę. Ja chcę twoją historię poznać i widzom przedstawić. Trochę nie pamiętam jej. Dobra, czyli trzeba się w kółko okopać, że tak powiem. This place is one big patch of grass. Wish we had a good scout like Alicia here. You dumb lunk. Ixnay on mentioning Alicia. You trying to distract the boss? Kurde, nawet Rosie się teraz uszefował. Sorry, just kind of slipped up. Enemy sighted straight ahead. They appear to be advancing toward the refugee camp, sir. Spoko, ogarniemy to. Okay, Sevens. Don't let any of them through until the people in those camps can evacuate. Spot the approach routes they're likely to take and be there to greet them. Okej, ja bym zrobił tak. Rosie na prawą flankę. Dallas i Largo w te tereny.
Mają jeden czy dwa czołgi? Ciężki też mają, dobra. Dobra, zacznijmy po kolei. W sumie... Kurde. Nie, dobra, tam trzeba. Tam trzeba, tam trzeba, tam trzeba, tam trzeba. Mam zwiadowcę, to jest. Czy mi się wydaje, że tam jest więcej tych czołgów? Jak trafisz go, trafisz go nawet raz. Dwa, trzy. Tak w pełni dla śmieszku zrobione, ale... Holy shit, ile tych czołgów jest. To będzie... O dobra, jeszcze tu trzech truperów. As. Średni czołg dowódczy i ciężki czołg. O, inżyniera mają. Dawno już inżyniera nie widziałem. Ej, Largo, może ci się uda coś zniszczyć teraz, co? Dobra, tego nie trafi... Chociaż? Spoko, stąd możemy ładnie ich dziabać, z tego co widzę. Przydałoby się w tyły, co prawda. I tu chyba trójkę naszych bohaterów trzeba będzie aż ustawić. Trooper, trooper, dużo trooperów, czyli będą szturmować tak dość mocno, widzę. Milusio, udało się. Jakby tych dowódców szybko wyeliminować. O, szanuję, ekstra szacik. Dobra. Ja pierdzie na minimum, spojrzałem ile tego jest. Strasznie. Here we go. Enemy sighted. Dobra. I cofamy drogą jak najszybciej, jak najdalej też. Dobra. Idę tą te lewe krzaki tam zaparkować. Dobra. O mój Boże, ten się kapnął zaraz. Tego pewnie nie zabijesz. Może teraz się uda? Proszę. Zawsze coś. Teraz spierdzielać. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli będę powtarzać, to byśmy i tak się widzieli pewnie na początku, więc tego byście nie usłyszeli.
No chodź, czołgusiu. Ten średni trzeba zniszczyć i potem tego dowódcę. Chyba, że ładnie wyjedzie nam jakiś inny czołg. Dobrze, ten podjeżdża, to jest dobrze, moim zdaniem. Largo będzie miał łatwiejszy cel. Okej, widzę to. Tak, jednak flankują dranie. Trzeba ogarnąć szybko te krzaki. Spoko. I kto jeszcze? Ten. Ten się rusza. Trochę dobrze, trochę niedobrze. Dobra, strzelić trzeba po kolei. Najpierw Largo trzeba ruszyć, moim zdaniem. Dajesz, może ci się uda. Udało ci się. Wow. Spoko. Marina, ty musisz wstać i załatwić tego szefa ich. Cały łańcuch dowodzenia trzeba wybić w pierwszej kolejności. Wtedy będą mieli chaos, mniej ruchu i w ogóle. Teraz ruszymy Aidwaysem. Trafić tych dwóch, czy... Tego w krzaku trzeba trafić. Dokładnie, on teraz stanie, ja będę mógł go zdjąć Meriną. Jeszcze jeden ruch Mariną powinien się odbyć. Wróci Eldwaysem i potem Mariną. A, on wróci, kurde. Serio? 5 było, 5 strzałów, żaden nie trafił w tą głowę. Na pierdziu. Czołg będzie trzeba jeszcze trochę cofnąć, niestety. Jak on pobiegnie naokoło w sumie czołgu, to może wygrać. Tratował swoich, szanuję. Dobra, tego trzeba będzie teraz wyeliminować, moim zdaniem. Damage
Tak, na 100% trzeba tego wyeliminować teraz. Teraz powinna go zdjąć od razu. Dokładnie. Oj, 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 oj. Drugi może ją zdjąć niestety, ale może, może się nie... Ej, nie jest źle. Prawda, wiedzą gdzie ona jest. Dobra. Ustawienie tu Rose jednak było ważne. Bo ona kosi teraz wrogów jak należy. Trzeba Edwaysa naprawić teraz. Aj, niedobrze. Teraz w sumie Largo powinien strzelać. Largo musi przejść 3 razy. Tak, wrzucę mu podwójnego boosta. Ale wiecie co? Najpierw zapiszmy. Bo bardzo łatwo przewalić tą misję niestety. To już widzicie, są te trudniejsze misje, gdzie ja muszę wczytywać. Tak, dokładnie. Unikaj pocisków bardziej. Wybiegniemy inną drogą. Run! Nie, to nie zadziała. Dobra, czyli defensa też trzeba dać jednak. Ale to przynajmniej wiemy, na czym stoimy de facto. Patrzcie, nie możemy zniszczyć tego, kurde, w tej turze. Dobra. Trzeba dwa rozkazy, defensa i evade'a. Jeden strzał, żeby trafić w tył, jeden, żeby wrócić, ruch będzie. Jakoś damy radę tym sposobem. Chyba. A na samej górze przecież jest evade. W sumie jakby w każdej turze wzywać artę po prostu. Teraz pomyślałem. O mój Boże, jeszcze to mu się odpaliło. Dobra, teraz to moim zdaniem musi się udać. Teraz tak, ten wyeliminowany. A ty jesteś wrogiem. Chodź i tam powiedz. Dobra, to co jest na 100% pewien. Trzeba wziąć Karla i naprawić czołg. Oj, dobra, w tą stronę. Dobiegniesz? Dobiegniesz, powiedz, że dobiegniesz, mimo że się... Biegniesz, dobra. Thank you. The undercarriage is blown. Dobra, tu się ukryjesz, flankę będziesz kryć. Blisko czołguś jesteś naszego. Understood.
A, nieważne jak strzelę, czy w głowę, czy gdzie indziej, zawsze jest 5. No dobra. Tu wiemy, że jest jeszcze jeden, no chociaż nie powinienem tego wiedzieć. No właśnie, tam jest też ten pepans przecież. Sweet dreams. Man down. Everybody be careful. Ile mamy? Jeden czy dwa ruchy? Jeden? Dobra, to trzeba Largo wydostać. Bo jego zmasakrują teraz po prostu inaczej. Nie trafisz? To miał jakby tak trafić. O, fuck, najgorzej. Chciałem go ukryć tu. Dobra. Ciebie wyrzucimy ze słony. Kurde, najgorzej stanął Largo. Będzie do niego napadać snajper i każdy inny. Zginie nam. Chyba. Zobaczymy. Ja myślę, że on zginie i będzie trzeba wczytać. Bo nie możemy niestety w tej misji nikogo stracić. To jest kiepskie. Pudło, pudłuj. Kurde, to jest na as. 3000 ma HP-ka. Dobrze, że to jest ciężki czok, to jedzie mega powoli pod górę. Dobra, Karol mi się to naprawi. 8 tur wytrzymać, tak? To jest czołgiem, Karol, odpowiedz. Kurde. To zrobimy teraz tak, jak oni tam biegną wszyscy. Nie, on dobiegnie. Halo. O kurde, jest bardzo niewesoło. Rosie będzie trzeba ruszyć. Rosie będzie trzeba bardzo szybko ruszyć. W Largo, w Largo. Ale chyba drugi raz nie strzeli. Dajcie mi chwilę, trzeba przemyśleć teraz ruchy. Largo. Ja muszę inaczej to zrobić, już wiem. Rosie do boju. Trzeba było się lekko w lewo przesunąć. Dobra. Eldwaysem zrobimy tak. Wyeliminowani. Man down. Everybody be careful. Mógłbym go przestawić do tyłu, goddammit. Może Karl da radę. Dobra, ona
Rosie go zdejmie. Ty zdejmiesz, mordo, tego. I Largo ruszymy. Ej, a ten snajper nie jest jakiś... nie, zwykły. No, niby elitarny, ale wiecie. Teraz tak, Rosie, powinna powiedz na lewo czy na prawo? Dobiegniesz tu, dobiegniesz. Nawet i tu dobiegnie. Dobra, dasz radę, Karl, co? Jakoś tu rzucisz, chyba ci się uda. Pani Karlu. O Boże, nawet go zabiłeś. Jak ci się ładnie udało. Jak ja to mordo szanuję. Jeszcze żeby Eldways utrzymał tylko. Dobra. Ta, Largo przeżyje, mam nadzieję. Nie mamy nawet możliwości chyba wzywania nikogo. Ta. Zostawcie mi Largo w spokoju. Halo, drzewo. Drzewo staranowali, tak nie wolno. Zabili mi go. To niedobrze, bo Eldways teraz musi to załatwić. Mam mniej ruchu o jednym. No biegnij, to cię Rosie skosi, mam nadzieję. Ale on na Largo biegnie. Brde. Jest bardzo niedobrze. Halo, bo on dobiegnie. Przestań mi, kurde, mój czołg atakować. Marina będzie miała roboty. Na naszych cofnąć zaraz. Zajmiemy tylko tego snajpera wrogiego. A tu idzie duży atak. Tu idzie snajper. Okej. Naprawdę dużo ich tu jest. Dziwi się, że dali opcję A lub B. No serio, akurat teraz, pół godziny siedzisz w krzakach i teraz dostałeś uczulenia. A to na HP-ka, dobra. Okej. Sweet dreams. Dałoby się, to widzę. Co inżyniera wyeliminować, jak mamy ten czołg zniszczyć? I'll do my best.
Oj, nie to. Nie martw się, mordo, w następnej turze też cię uleczę. Za to mi płacą. Why not? Mogę tu się ustawić tym czołgiem moim, o. I będę ich mógł kosić. Teraz mam dwie opcje. Zrobię tą, dlatego tłumaczę, że ten będzie musiał, ten ma większy ruch niby, ale jak mi snajper gdzieś pobiegnie w te krzaki, to kurde, potem będzie snajpić dosłownie. Mi zabije, mamy tylko jednego mechanika, jednego, inżyniera, nie możemy wzywać ich, więc trzeba wytrzymać. I to jest powód, dla którego nie możemy stracić nikogo. A snajperzy bardzo szybko i łatwo zdejmują, jak wiecie. Dobrze. Dobra, jeden zdjęty, drugi też powinien być. Zaraz zdjęty, jakby się ruszał. Dokładnie. Teraz będzie trzeba pojechać ten czołg zniszczyć, tak? Tu jest ten snajper. To mnie troszkę martwi, że tam jest, ale też nie jest tak źle. Kurde, skipnął. Dobra, dam jakoś radę. Które zostały. Teraz sprawdzę obiektywy dla pewności. Okej. Okay. Czy to jest dobry moment, żeby zapisać? Straciliśmy Largo, co prawda, co boli. Mi się wydaje, że ja tam wszystko dobrze zobaczyłem. Dobra, jedziemy. Eldwaysem trzeba mu przywalić i tyle. I teraz ruszy wielka rzesza wrogów. Elways postanowił spudłować. Więc zrobimy tak. Marina zdejmie tego zioma. Asyst. O, trafił. O mój Boże, musiałem tu trafić, obok. Cicho. Okay, jeszcze podjedź. Dobrze, a zniszczony. No a to na pewno za to nie będzie, bo Largo straciliśmy między innymi. Dajesz na wstecznym jak Francuzi. Dobra, jedna tura, jeszcze to nie jest problem. Po prostu, no dobra. Dwie tury zostały może, ale jest jeden wróg, więc... Chyba jeden wróg. Tylko, że jak się okaże, że jest więcej niż jeden, ale wydaje mi się, że jest jeden.
Co i kombinuje? Dokładnie. Hop. No i po. Powinno być zakończone teraz. Operation complete. No dokładnie, o jest! Wow, 40 minut mi to zajęło. Serio? A będzie trzeba pociąć, przynajmniej przy pierwszym podejściu. Co prawda czytywaliśmy, ale... Nie da się po prostu tego, moim zdaniem, lepiej. A co? No dobra, tam. Bearing calculator, okej. Dobra, zobaczmy dalej. Kończymy zaraz odcinek, tylko... Zakończmy tą historię. Everyone, you're all safe now. We've turned back the Imperial raid. Still, this place could turn into a combat zone soon. Evacuate as soon as you can. I guess that takes care of this operation. Lion's paw. Hey, Mr. Soldier. Thank you for saving our lives. A to w ogóle uchodźcy z Brawl. Co jeszcze ważne. No problem. That's my favorite flower. This girl from my orphanage told me about him. She liked him a lot, too. Oh, yeah? Yeah, and she was really good at cooking. I mean, soups, fish, even bread. I wish I could eat her bread right now. Good things always happened when she baked. Lion's paw? And bread? Oh, zaczął fakty łączyć. Was her name Alicia Melchiot? Whoa! You know Alicia, mister? Yeah, we're good friends. Did you know she planted lion's paw seeds all around the orphanage and all over? When they bloomed, she'd jump up and down, cheering like crazy. She did, huh? I didn't know that. hey! So do you know what lion's paw means in the language of flowers? The language of... No, what does it mean? It's supposed to mean unbending spirit. Nah, no. That's what Alicia told me the first day I was at the orphanage. I was crying a lot. Unbending spirit. I know, Welkin. She said lion's paw seeds are super light and get blowed all over. But they're real strong. Wherever they wind up, they just grow roots and turn into flowers there. I don't got a mom or dad anymore, but I'm gonna grow up into a flower. Wojna, rip. I'm sure you will. So you should do like me, mister, and look at the lion's paws whenever you're feeling sad. I'll do that. Thank you. Sure. Oh, I gotta go now. See you later, mister. No, fajna dziewczynka, no. Przyszła, powiedziała. Okay. Przyszła Welkina i spierdzieliła. Alicia? Thank you. No dobra, a tutaj co? Też obóz dla uchodźców widzę. Everyone, I'm sorry. You shouldn't all have to suffer for my weakness. You got that right. You had us worried there, boss. No, Largo oberwał przez to w sobie, przez złe moje. Yeah, you owe us one, big time. Be ready to pay up on that one someday. Okay. Then you're feeling better, huh? A no tak, Zacha ewakuował, dlatego nie było Zachy jako czołgu. Yeah, I am. Alicia, she cheered me up. Alicia did, sir? Yeah, from way back when. All this has helped me see just how important she really is to me. I've got to keep my head on straight, so we'll be ready for her when she gets back. Right on. Cheers to that, boss. The squad's just not the same with the little missus gone. Okay, Sevens. Alicia's waiting for us. Let's head back home to her.
Dobra, to my... no teraz się zobaczymy w sumie dopiero w kolejnym odcinku, pewnie za dwa dni. Natomiast kolejną... zaraz, gdzie chaptera chciałem? Kolejne to jest... Co? Nie. Źle kliknąłem. O, to chyba. Tak, historia Varrod, więc... Do zobaczenia w kolejnym odcinku, to będzie dość ciekawy odcinek. Tutaj pocieszyliśmy naszą ekipę tuż po bitwie. Natomiast w tym odcinku, zobaczycie, co się będzie działo. Tak czy jak, żegnam was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W tym będzie to już wszystko. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu, klikaniu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco.